Jeżeli chodzi o dom dziennego pobytu Złota Jesień, to pod hasłem Zostań w domu proponujemy naszym seniorom, naszym podopiecznym różnego rodzaju zajęcia interaktywne. Są to zajęcia muzyczne, są to zajęcia plastyczne. Nagrywamy filmiki, które później puszczane są na YouTubie, gdzie nasi seniorzy mogą po prostu je zobaczyć i poćwiczyć, pośpiewać, potańczyć oczywiście w domu. Z naszą grupą taneczną i śpiewającą spotykaliśmy się do tej pory 2 razy w tygodniu, we wtorki i w czwartki, i nie ukrywamy, że już bardzo nam tego brakuje. I z kolegą Markiem wymyśliliśmy taki sposób, żeby zostać w domu, a jednocześnie robić próby, czyli robić to, co do tej pory robiliśmy. I śpiewamy, śpiewamy online. Nagrywamy filmiki, nagrywamy jak śpiewamy, jak gramy. Ja dodaję do tego tekst, wrzucamy to na YouTube. Udostępniamy linki na naszą stronę na Facebooku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie DDP Złota Jesień w Opolu. Seniorzy śpiewają sobie w domu, osłuchują się z tym i bardzo fajne jest to, że jest odzew. Nagrywają się również, śpiewając z nami, nagrywają to, wysyłają do mnie i ja to później próbuję połączyć i wysyłam w świat, żeby ludzie mogli zobaczyć, że nie trzeba się nudzić w czasie tej kwarantanny i można korzystać z techniki. Mamy kontakt, śpiewamy, gramy i nawet tańczymy. No, na pewno nie do wszystkich docieramy, dlatego że nie wszyscy mają internet w domu, nie wszyscy mają urządzenia takie jak laptopy czy komputery, ale mamy taki pomysł, żeby właśnie te filmiki, o których mówiłam, żeby nagrywać na płyty DVD, bo jednak każdy senior ma DVD, więc będziemy dystrybuować takie płytki z nagraniami i będziemy dawać je do skrzynek pocztowych. Grupę śpiewającą znamy bardzo dobrze, więc staramy się dostosowywać tonację do naszych potrzeb, dlatego to nie są rzeczy już gotowe karaoke, takie jak są na YouTubach często, tylko właśnie nagrywane przez nas, żeby, bo wiemy jakie tempo, jakie piosenki, jaka tonacja jest potrzebna, żeby oni mogli z nami śpiewać, a też się rozwijać. Jeśli chodzi o repertuar, to na początku postawiliśmy na biesiadę i na piosenki ludowe, bo to są rzeczy, które znają wszyscy, dobrze je znamy, teksty są znane, melodie są znane i to było jako takie oswojenie się, a teraz zaczniemy wprowadzać coraz trudniejsze piosenki ze sceny polskiej rozrywkowej. Jeżeli chodzi o instruktorów kulturalno-światowych, to też mamy naszą panią, która jest szefową pracowni terapii zajęciowej i jest taką osobą, która jest w trzech rolach, ponieważ jest naszą emerytką, jest naszą podopieczną, ale też naszym pracownikiem. Nasza Krysia jest w domu i szyje maseczki, nie tylko dla naszych seniorów, ale też dla różnych służb. Każdy mobilizuje się w jakiś możliwy sposób, na ile jest w stanie sam się zaangażować w dane zadanie. Moim pomysłem było to, żeby szyć może jednak te maseczki. Z początku obawiałam się, czy będzie na to zbyt, czy będzie zainteresowanie. Ale w konsultacji z panią kierowniczką zdecydowałyśmy, że tak, że potrzebuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, pracownicy socjalni, podopieczni, przede wszystkim podopieczni. A teraz ostatnio odezwała się do nas policja, że jest potrzeby. Więc wymyśliłam, żeby zrobić maseczki dla policji, taki niebieski kolor. Więc pod mundur będzie pasował znakomicie. Pracuję w domu. Jest to praca zdalna. W ciągu dnia jestem w stanie, no wiadomo, nie szyję to cały dzień, tylko parę godzin dziennie. Tak do 50 sztuk, może 30, przy współpracy oczywiście z moją rodziną, bo przychodzi córka i również korzystam z pomocy męża, bo męża mam takiego przedsiębiorczego, więc do wszystkiego się nadaje. Więc troszkę prasuje, druty kręci, gumki nawleka, gumki tnie. I to jakoś tak zbiorowo nam to fajnie leci. Te wszystkie nasze działania są po to, żebyście zostali w domu, żebyście w domu spędzili czas mile razem z nami. Na pewno moi seniorzy z terapii, nasi podopieczni bardzo tęsknią za nami. Bądźcie otwarci na swoje zajęcia domowe. Troszkę czytajcie, może schwyćcie za igłę, może jakieś haftowanie. Na internecie można też skorzystać z różnych pomysłów. Chociaż się gimnastykujcie na krzesełku, bezpiecznie. Można to robić w domu.